Cześć, witam was wszystkich, tu Maniak i udało mi się w końcu wbić kolejny moab. Trochę mi to zajęło, przyznam. Jednak jest moab, to się liczy. I co najważniejsze, jest moab z nie z MP7 czy z OCR-em, tylko właśnie, jak widzicie dobrze, z P90. Zacznę może od tego, że... Tak, że długo nie było, wiem, bo ogólnie ja nie mogę wbić tego moaba. Ciężko mi to idzie. I w ogóle ja grałem w kilka gier naraz, tak? To znaczy macie rzeczy z piątki, macie rzeczy z MW2, no co prawda mało, ale to akurat nie z mojej winy. I macie rzeczy też niedługo z Call of Duty 4. Więc to nie jest tak, że ja tylko przy MW3 siedzę, tak, i walę te mecze, dominację, bo na dominację nie łatwiej wbić. I po prostu, żeby ten moab tak na hama wbić. To na takiej zasadzie. Za chwilę mecz Ukraina-Anglia, oczywiście będę oglądał. Filmik się będzie w tym czasie renderował i może dzisiaj go wrzucę, to się zobaczy. Na szczęście te mecze są dość krótkie w porównaniu z tymi, no to jest 10 minut, tak, ale no już moab jest wbijany. W porównaniu do meczy z piątki, które mają nawet chyba coś około 17 minut, które... No więc te mecze są dużo krótsze. Jestem jeszcze wkurzony, bo tutaj już sobie zostawiłem radar, żeby po prostu ładnie tutaj wszystkich ściągać. Najlepsze miejsce, pamiętajcie, na tej mapie, na dom. Najlepsze miejsce na właśnie radar to tam na dole. Bo dlatego że oni go nie widzą, oni nie wiem czemu właściwie go nie widzą, ale omijają go totalnie. I wy możecie spokojnie, patrzycie sobie na mapę i widzicie. To miejsce jest najlepsze. Właściwie to miejsce po lewej. O zewnątrz, po lewej, jak teraz miałem celownik przed chwilą, to tam, to miejsce właściwie było najlepsze. Już mówicie, pakiet specjalisty, dobrze mówię. I tutaj ogólnie trzeba się kampić, biegać tutaj, w tym sektorze, potem już nie, bo ich jest za dużo. Zobaczcie, taki moment będzie, potem, o właśnie, tak jak teraz rzuciłem, to jest najlepsze miejsce. Tylko. To właśnie tutaj powinniście siedzieć i tu się kampić, chodzić między tymi dwoma ten i potem się wycofać ewentualnie, jeżeli byłoby ich zbyt wielu. Oczywiście P90 nie jest zbyt dobrą bronią, ja o tym wiem, ale nie chciałem Myślałem, że właściwie czemu by nie wbić z jakąś trudniejszą bronią, no i udało mi się. Próbowałem jeszcze dzisiaj wbić moab, ale nie wiem co się stało, nie wiem co się dzieje. Ogólnie, ale tak dostaję takiego szału grając Call of Duty MW3, w innych nie, ale tu, że no wolałem wyłączyć, bo jeszcze by ktoś ucierpiał, albo nie daj Boże, mój komputer. Co ja bym wtedy zarobił, gdyby mój komputer ucierpiał. Jak widzicie, tutaj szczęście, już naprawdę tu się tak bałem, bo zaryzykowałem to max, dlatego że wiedziałem, że ich jest dużo i mogę sobie w jednym... Tutaj wycofałem się, widzicie? Na B widziałem, że przyjmuję punkt i oni tam są. I wycofałem się po prostu wtedy, w tym momencie, bo wiedziałem, że to może być zbyt niebezpieczne. Jak macie wiele osób, nigdy nie idźcie. Nigdy nie idźcie, zobaczycie za chwilę taką akcję. Gdzie jest po prostu chyba ze 4 osoby w jednym miejscu. Tutaj możliwości strzelca, właściwie to smoke hack, widok przez dym. Jak widzicie, cały czas tutaj widzę. Kiedy macie semtex, oczywiście możecie rzucać tam na dół. No. I tu za chwilę będzie ta akcja. O, chyba teraz. Tak, widzicie? O, patrzcie, widzicie? Ilu ich jest? 4 osoby w jednym miejscu, w tym momencie. Obok mnie. Więc ja tutaj wolałem zostać na początku. Widzicie, oni się rozproszyli. I spokojnie można teraz po kolei każdego ściągnąć. O, już jest moab, nawet to jakoś tak szybko. Ten jeszcze zabiłem chyba te dwie osoby.
Już potem tutaj nie trafiłem, bo tak mi ręka skakała. Nawet nie wiecie, jaki to jest ten. Naprawdę tak się bałem już. A i tak dostałem zabójstwo, bo to jest specjalista z historii czynnego zabójstwa. No. Tutaj już się pytałem ludzi. Bo to właściwie nie wiem, kiedy użyłeś tego małego. I poszedł mob. No. Tylko 3 osoby zabiłem. Niestety. Ale mob jest. Bo akurat tylko 3 osoby żyły, więc to na tej zasadzie. I znowu pakiet specjalisty nie wiem, ale już tu zginąłem. Tego nie pamiętam. Głupotą stać się przez jakimś samochodzie, nie wiem czemu to jest tak. Trzeba jak najszybciej uciekać od takich rzeczy. Widzicie nawet... to jeszcze tak, to jeszcze miałem taką pomoabową euforię. Że właśnie jeszcze, o co ja nie jestem, co kim ja jestem w ogóle, mogę sobie wszystko nabić, wszystko co chcę. Za chwilę zginę. No. Zapadem to już się wygasza i już jest tak dupnie trochę, ale nadal jest mała, by się utrzymuje w powietrzu, więc to jest fajne. Ten efekt ściszenia jest naprawdę przyjemny. Zobaczycie za chwilę jeszcze tam korzyści małabowe takie. Ogólnie P90 w porównaniu do Call of Duty, tego z Call of Duty 4, tam gdzie jest OP. To jest naprawdę fatalne. Nie jest złe, ale jest no... Tutaj właściwie nie wiedziałem, co ja chciałem zrobić. Tak jakoś. Coś chciałem, ale nie wiedziałem co. No i jeszcze jak tyle osób cię osacza, to jest niełatwo. Tak patrzę, kiedy koniec tego meczu. Jeszcze trochę, jeszcze 3 zgony i potem jeszcze ciąg ładny. Ale ogólnie... tutaj, no tak, to działanie noży w MW3. Nie wiem, po co są te noże. O, widzieliście, minęła typka. Chyba, mi się wydawało. Przyspieszę. Chwilę. Tak, tu jest koleś, ewidentnie. Po prostu, widzicie, w grze pewnych rzeczy nie widać. A jednak tu stoi typek, a ja po prostu go ominąłem. Chyba... nie. No nieźle. Jeszcze EMP na koniec. Więc fajnie mają przeciwnicy nasi. Bo dostali i MOAB i EMP, a MOAB to EMP. Tylko, że jeszcze z efektem wybuchu i... zabiciem wszystkich osób z przeciwnego teamu na mapie. Tutaj już widziałem, że zginie, to chciałem tylko tego typa zabić. No i już tutaj końcowy ciąg. Widziałem, że tu gdzieś typek jest, ale... tak nie za bardzo, nie byłem pewien. Tak, tu w ogóle to też niezła akcja. Jak na P9, widzieliście ten moment, naprawdę 3 osoby. Za CR-em mógłbym wszystkich wyciąć. Ale tu no, niestety no, nie spodziewaliśmy takie rzeczy. A, jeszcze zginąłem, na stówę jeszcze zginąłem, pamiętam. A może nie? Wydaje mi się, że zginąłem, bo tutaj nie wiem czemu na koniec filmu czasami po prostu nie pokazuje. A nie, już nie. No więc dzięki wam za uwagę, to był drugi MOAB na moim kanale. Oczywiście postaram się więcej wbić tych MOABów, ale tak jak mówię, no nie jestem, nie mam do tego farta, nie mam do tego skilla. I to jest w ogóle nie dla mnie, dlatego że żeby wbić MOAB to właściwie trzeba kampić. A ja nie lubię kampić, więc to tak jest jakoś chamsko dla mnie. Oczywiście jeszcze dodam, że MOABa nabiłem bez słuchawek.
garając na głośnikach i też jakoś poszło i z pingiem takim, jak widzicie, wiem, nie jest najgorzej, ale to nie pomaga. Także nie, żebym tam jakoś, wiecie, wbiłem takiego Moaba, dajcie łapki w górę, bo ten Moab był lepszy niż Moaby innych. Oczywiście, że nie, tylko mówię po prostu, że nie wiem, tak, wiem, że na słuchawkach, wiadomo, nie, jest zawsze lepiej, bo słychać. Jeszcze jak ktoś ma dobre słuchawki, no to już w ogóle, ale no, da się wbijać też bez słuchawek na luzie, więc to takie tylko info. No, to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Kolejne filmy z Call of Duty 5.2, rzucę jakieś gameplaye i następne to z Call of Duty 4. Dzięki wam za uwagę i cześć.